I też jak usłyszałam, że pani rozmawia w tym domu, to też chciałam tutaj przyjść, bo ten dom jakoś mnie przeraża cały czas. Jakoś jest takim miejscem. Myślę, że panią też. Jest pani feministką? Ja jestem. Każda kobieta powinna być feministką. Myślę, że jest feministką każda kobieta. Każda kobieta, nawet ta, która jest gdzieś gnębiona, tłamszona, ta, która ma problemy, która gdzieś jest ciemierzona, bo takich kobiet jest bardzo, bardzo dużo. To jest dopiero tragedia, jeśli młodzi ludzie uczą się relacji międzyludzkich na filmach pornograficznych. Nie mówię tutaj o samym akcie seksualnym, nie mówię tu o samej kopulacji, tylko o podrzędności, nadrzędności, jakichś działaniach przemocowych również. Wiem, że są redakcje, które mówiły, macie dziewczęta dzisiaj wolne, mówił redaktor do swoich koleżanek, możecie iść na strajk. Czy brak uczestnictwa oznacza bezstronność? Nie, ja nie jestem bezstronna. Ja nie jestem bezstronna, bo wypowiadam się w różnych programach telewizyjnych. Moje pytania w wywiadach są przecież czasem tak sformułowane, że widać, co na jakiś temat myślę. Pytanie od widzów. Ktoś z widzów zapytał się, żeby pani redaktor Gamonti zapytać się, czy się czasem uśmiecha. No o. Dobrze? Bardzo. Chyba tak. W każdym razie też po pani artykule miasto zwolniło profesora Schazana z... Wiceprezydent Wojciechowicz i Gronkiewicz, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz podjęli decyzję wówczas, ponieważ Madalińskiego to jest szpital miejski, więc podjęli decyzję o tym, że profesor Schazan został zwolniony. Widziałam tych ludzi, którzy manifestowali w zasadzie codziennie. Krzyczeli, że Dębski to morderca, że to zabójca, bo w tym szpitalu dochodziło do legalnych aborcji, natomiast dochodziło też do niesamowitych rzeczy, do takich ratunków i dzieci, i kobiet, do których nie dochodziło nigdzie w Polsce. Przecież my jesteśmy tak naprawdę sterowani. Mówię teraz jak ci foliarze. Foliarze. Jesteśmy tak naprawdę sterowani. To jest ziemia płaska. Tak. I się strasznie się dużo nasz rodzi, będziemy z krawędzi spadać, też o tym słyszałam. Ja rozmawiając z tym politykiem, po chwili zorientowałam się, że cały rząd nic nie wie o tym, że jest przygotowywane to orędzie. Że oni są po prostu niepoinformowani. Że Morawiecki, premier Morawiecki, Mateusz Morawiecki nie zdaje sobie sprawy, że właśnie zostało nagrane, nie wiem, czy ono było nagrane, czy poszło na żywo, ale chyba zostało nagrane to przemówienie. Znaczy ja czułam, że ja chodzę po cmentarzu. Po prostu. Jak się dowiedziałam, że w tej ziemi leży nawet może 100 tysięcy ludzi, które ich szczątki, ich zwłoki nigdy nie zostały pochowane, bo się nikt nie zgodził na ekshumację po latach, bo nie ma ich nazwisk. Czyli to było jeszcze. Ta sprawa jest niezałatwiona. Czuję, że jest niezałatwiona. Wtedy jeszcze nie było filmu Smarzowskiego, kiedy ci synowie są obsługiwani po prostu. Ja tego nie mogę pojąć, jak to się dzieje, że ci synowie 15, 16, 17-letni są obsługiwani przez matki, że to matka jest ciągle tą osobą służącą. Ja mogę go obsługiwać i mi to w żaden sposób nie uwłacza. Oni też, on nie uczy się w ten sposób, że taka jest rola kobiety, tylko żeby obsługiwać mężczyznę, ale że ja mam być dla niego autorytetem intelektualnym, w jakiś sposób moralnym, partnerem do rozmowy, osobą, której może zaufać. I że to kształtuje jego postrzeganie kobiety, jak widzi matka, a nie to, czy mama mu poda zupę odgrzeje.